Anna Dąbrowska, dom maklerski Dibroker. Witam po krótkiej wakacyjnej przerwie. Dzisiaj 30 sierpnia. Zapraszam na naszą dzisiejszą analizę i spotkanie. Prezentowany materiał nie stanowi rekomendacji. Każdy inwestowany związany jest z ryzykiem inwestycyjnym, dlatego zapraszam do zapoznania się z klauzulą. Zapraszamy. Co na giełdzie, co na rynkach, dużo się dzieje, duża zmienność, szczególnie po przemówieniu w piątek przewodniczącego amerykańskiego Fedu na spotkaniu Jackson Hole. O co chodzi? Zacznijmy od początku. Otóż w czerwcu mieliśmy do czynienia ze spotkaniem Fedu, FOMC, gdzie Fed dał pierwszy wyraźny taki zapowiedź tego, iż jest w stanie złagodzić swoją agresywną politykę ostatnio stosowaną podwyższania stóp procentowych. Padło tam takie stwierdzenie, iż kolejne podwyżki stóp procentowych nie są z góry zaplanowane, zapowiedziane, lecz są uzależnione od tego, jakie dane będą płynąć z ekonomii. Czyli jeśli będziemy mieli słabe dane z ekonomii, to Fed nie będzie kontynuował zacieśniania polityki, dlatego iż nie będzie chciał walczyć z inflacji za wszelką cenę kosztem spowolnienia gospodarczego i doprowadzenia do większej zapaści ekonomicznej. Także tutaj padło bardzo wyraźne sugestia ze strony Fedu o zmianie, pivocie, jak to się mówi po angielsku, stosowanej polityki monetarnej przez Fed. I to giełda, inwestorzy przyjęli euforycznie i jednoznacznie. Czyli mieliśmy od tego czasu bardzo mocne, dynamiczne wzrosty. Zobaczmy, jeśli zmierzymy to tutaj na wykresie, jest to wzrost od dołka do szczytu rzędu 18%, czyli 18% dla szerokiego rynku nie jest to mało w bardzo krótkim okresie od czerwca do sierpnia, tak? Czyli bardzo, bardzo dynamiczny wzrost z bardzo szerokim udziałem rynku, czyli tutaj w tym wzroście uczestniczyło większość sektorów, większość akcji i to jest jakby tutaj bardzo ważna informacja. Tak? Czyli to wiem. Natomiast co się stało w piątek? W piątek na posiedzeniu Jackson Hole przewodniczący Fedu dał dokładnie odwrotny sygnał, czyli że jednakże będzie zwalczał inflację niezależnie od tego, co się dzieje z ekonomią i też mieliśmy tutaj odpowiedź natychmiastową, mocny spadek. Trudno się w tym wszystkim odnaleźć, bo są sprzeczne informacje, Fed raz mówi to, raz Fed mówi tamto. Natomiast gdzieś trzeba określić prawdopodobieństwo tego, co jest bardziej prawdopodobne, gdzie może iść rynek, gdzie są okazje, gdzie jest przede wszystkim dobra relacja ryzyka do zysku, bo to, w którą stronę idzie rynek, nie jest w stanie nikt przewidzieć. To, co możemy zarządzać, to relacją podejmowanego ryzyka do oczekiwanego zysku. Okay? Czyli to mamy, jeśli chodzi o Fed, bardzo dużą zmienność. Rynek jest tak naprawdę ostatnio porusza się w zależności od tego, co Fed powie. Natomiast oprócz tego, co jest ważne, oprócz tego wiele rzeczy, czyli na skutek piątkowego posiedzenia Fedu rynek giełda spadła prawie 3%, natomiast rynek obligacji, rynek długu nie nastąpił tutaj żaden zdecydowany ruch, czyli jeśli przejdziemy na rynek długu, który jest kluczowy dla analiz długoterminowych i nie tylko, to widzimy rentowność amerykańskich obligacji. Rentowność amerykańskich obligacji maleje od czerwca, czyli w czerwcu miała swój szczyt. W ostatnim czasie rosła, był to korekcyjny ruch wzrostowy. Natomiast tutaj po przemówieniu Fedu nie widzimy żadnego niepokojącego ruchu w górę, czyli rynek długu, rentowność amerykańskich obligacji w miarę stabilnie, nawet widzimy dzisiaj świeczka spadkowa, nic tutaj takiego, że tak powiem, się nie dzieje. Jeśli spojrzymy na wykres obligacji o krótszym terminie, dwuletnich, to widzimy, iż faktycznie jest ruch wzrostowy. Nie widzimy tutaj zdecydowanego zmiany w rentowności dwuletnich obligacji. Tu musimy być jakby przyjąć ten fakt, tak? Czyli tutaj
Dla giełdy byłoby idealnie, gdyby rentowność dwuletnich obligacji znajdowała się już tutaj zdecydowane momentum spadkowym. Tego nie ma. Natomiast też nie ma niepokojących wzrostów, czyli od czerwca do teraz widzimy, gdzieś tam jest to poziom stały, tak? Bez wzrostów, jakaś konsolidacja. Na przestrzeni tego roku widzieliśmy, był to bardziej zdecydowane wzrosty, czasami nawet paraboliczne, czyli to wiemy, jeśli chodzi o rynek długu, rentowności amerykańskiej, która jest kluczowa, kluczowa dla giełdy. Jeśli chodzi o inflację, to możemy sobie w TradingView także wpisać inflację. I widzimy, iż inflacja bardzo wcześnie, ale już gdzieś tam notuje spadki. Zobaczymy, czy ten trend będzie kontynuowany. Kolejny odczyt inflacji za sierpień będziemy mieli 13 września, czyli za 2 tygodnie. Czyli tutaj to będzie kluczowe dla giełdy, jakie będą fakty, tak? Jaka będzie inflacja i to bardzo dużo da nam informacji, co Fed będzie robił, a nie tylko mówił, bo to jest bardzo istotne. Czyli nic, jeśli przejdziemy na samej analizy wykresu, nic nie idzie jednym ruchem ani do góry, ani w dół. Tutaj widzimy korektę spadkową od początku roku, to wszyscy wiemy. Bardzo silne wzrosty od czerwca, 18%, i też można było się spodziewać ruchu tutaj korekcyjnego w dół. Jest to naturalne. Jeśli chodzi o analizy techniczne, była ku temu idealna okazja, odbicie od linii trendu spadkowego, czyli łączymy szczyt, szczyt, i tutaj odbicie nastąpiło nigdzie indziej na linii trendu spadkowego, czyli tutaj jakby nie jest to zaskoczeniem dla osób, które śledzą analizę techniczną, tak? Czyli jest to ruch korekcyjny. W najbliższym czasie, krótkoterminowo, możemy się spodziewać zmienności, tak? Czyli tutaj możemy się spodziewać zmienności, możemy się spodziewać większych spadków, jest niepokój, jest niepewność, także będziemy czekać na kolejne dane o inflacji, kolejną decyzje odnośnie stóp procentowych, jakie one będą, tak, na posiedzeniu FOMC, co Fed zrobi. Czyli tutaj, dopóki nie będziemy mieli jakichś twardych danych, będzie niepewność, można spodziewać się dalszej zmienności. Natomiast gdzie są poziomy wsparcia? Poziom wsparcia jest w tym momencie następuje, jeśli chodzi o S&P 500, to jest taki tutaj kanał wzrostowy. Kolejnym wsparciem, jeśli to zostanie przełamanie, wydaje się 3900, gdzieś ten rejon tutaj namalowany zieloną linią. Także są jeszcze wsparcia dla S&P 500, do dołka z czerwca jest jeszcze daleko, także bardzo znamienny jest ten ruch, który tutaj mieliśmy, 18%, bardzo mocny ruch korekcyjny w górę z bardzo szerokim udziałem rynku i to gdzieś tam nie może być tak łatwo zapomniane. Ruch jest zawsze w górę, w dół, czekamy na dalsze dane i można się spodziewać zmienności. Jeśli chodzi o Nasdaq, bardzo podobnie, widzimy, iż tutaj Nasdaq także korekta nastąpiła po odbiciu od linii trendu spadkowego, próba tutaj przełamania, natomiast jednakże powrót i w tym momencie jest walka na poziomie wsparcia, które widzimy, łączymy dołki z czerwca, lipca i mamy tutaj zatrzymanie. Czy utrzyma, czy jednakże przetestujemy poziom 12 tysięcy. Wszystko jest tutaj w grze. Zmienność możemy się spodziewać na początku września. Jeśli chodzi o inflację, bardzo ważną i kluczową jest ceny ropy. Ceny ropy w ostatnim czasie bardzo mocno spadły. Jaka to jest liczba? Od czerwca, tutaj ten czerwiec się bardzo często przewija. Czerwiec, od szczytu w czerwca do dołku z sierpnia mamy spadek 30% dla ropy, czyli widzimy, iż taki spadek pomaga inflacji, tak? Czyli tutaj mamy nadzieję, że stabilizację inflacji zobaczymy w kolejnych odczytach na skutek chociażby właśnie spadków cen ropy. W tym momencie co widzimy? Niższy szczyt, niższy dołek, są wzrosty. Trudno wykreślić tutaj konkretne poziomy, z pewnością takim poziomem będzie 100, jako chociażby okrągły poziom, natomiast też tutaj poziom 93, który był poziomem wsparcia, został przebity, w tym momencie jest
próba powrotu ponad te wsparcie. Jeśli będzie utrzymane, to można się spodziewać dalszych wzrostów cen ropy. To jest fakt. Kolejnym wykresem, który warto zawsze obserwować, analizując rynek, jest indeks dolara. Indeks dolara w ostatnich dniach notował wzrosty, natomiast w tym momencie mamy zatrzymanie na szczycie z lipca, czyli mamy tutaj podwójny szczyt i widzimy, iż dolar ma problemy z pokonaniem tego podwójnego szczytu. Generalnie, gdy będziemy obserwować osłabianie się dolara z tego poziomu, to zwiększy się szansa, iż dolar przełamie linię trendu wzrostowego. Tak to działa, wielokrotnie o tym wspominałam. Gdy mamy dwie formacje przeciwko sobie, podwójny szczyt przeciwko linii trendu, to bardzo, bardzo często statystycznie wygrywa formacja podwójnego szczytu, czyli sprzedający i podaż. Czyli zobaczymy wczoraj świeczka PIN zamknięta na oporze, także tutaj ważny poziom. I to samo widzimy w odwróconej korelacji dla eurodolara, czyli eurodolar dzielnie broni poziomu parytetu dolar do euro, czyli jeśli ten poziom zostanie obroniony, to będziemy mieli podwójne dno. Generalnie podwójne dno jest silną formacją i zwiększy prawdopodobieństwo utrzymania tego poziomu na dłuższy czas. Czyli zobaczymy, czy ten poziom tutaj będzie trzymał, który teraz są, widzimy, iż próby takie są. I złoto, srebro na koniec, czyli złoto. Mamy tutaj próbę pokonania linii trendu spadkowego, natomiast póki co wygląda to powoli jak fałszywe wybicie, tak? Czyli mieliśmy tutaj linię trendu spadkowego, przełamaną, wszystko dobrze, tylko brak siły, aby kontynuować ten ruch, tak? Czyli tutaj próba retestu, ale nie widać popytu, tak? Czyli jeśli tak dalej utrzyma się taka tendencja, to ceny zejdą poniżej tej linii trendu spadkowego i wtedy mamy formację fałszywego wybicia. Generalnie jest to formacja prospadkowa, dlatego że jasno pokazuje, iż kupujący nie mają siły, a wygrywa podaż. Srebro, ostatnio mało tutaj prezentuje srebro, znajduje się też w mocnym gdzieś tam momentum spadkowym. To właśnie srebro miało taką formację wcześniej, czyli kiedy mieliśmy na początku tego roku próbę wyjścia z linii trendu spadkowego, ona została jednakże nieudana, linia nie została obroniona, powrót pod i kontynuację spadków, czyli możemy zobaczyć, jak to wygląda w praktyce. Natomiast teraz poziomy wsparcia są przełamane, spadki zatrzymane. Nie widzę tutaj żadnych konkretnych przewag, jeśli chodzi o to, co się dzieje ze srebrem. Na kolejnym spotkaniu bardziej się przyłożę do analizy srebra. Dobrze, czyli przed nami wrzesień. Wrzesień tradycyjnie jest miesiącem o większej zmienności, także możemy się spodziewać zmienności. Może obfitować to w okazję na rynku, gdzie pojawią się atrakcyjne relacje zysku do ryzyka, co jest, może być bardzo interesujące. Na dziś z mojej strony to wszystko, także zapraszam do pozostawienia lajków, jeśli materiał się podoba, pozostawienia komentarzy, subskrybowania kanału. Tymczasem życzę udanych inwestycji i udanego dnia. Do usłyszenia. Pozdrawiam.